Sponsorem rozmowy jest klub 11:1. Dzień dobry, witam na portalu radomsko24.pl. To jest program W temacie. Irek Staszczyk. Witam dzisiaj moich gości. Pan Jacek Ulowski, witam serdecznie. I pan Wojciech Gurazda. Witam. Drodzy Państwo, to są przedstawiciele klubu 11:1 w Radomsku, który zrzesza mikro i małe przedsiębiorstwa i klub ten już funkcjonuje ponad rok i rozwija się. I w dobie inflacji, w dobie kryzysu, to powiem tak szczerze, że jesteście zaprzeczeniem naszej sytuacji chyba gospodarczej w Polsce, bo macie się dobrze. No nie aż tak dobrze, jak byśmy chcieli, ale myślę, że dobrze. Ale zaraz. Wojciech Gurazda, czyli pan jest u mnie już w rozmowie po raz drugi, czyli rozumie, że ta gałąź pana przedsiębiorczości albo się rozrasta, albo podobno ma pan nowe pomysły, co jest również bardzo ciekawym przedsięwzięciem i interesującym, że można te trudności w chwili obecnej pokonywać. Co to takiego nowego? Jest to nowość, jeżeli chodzi o oczyszczenie wszelkich powierzchni, począwszy od elewacji kostki brukowej, wszelkich pomników kamiennych, nagrobków, a także metale z rdzy, z wszelkich powłok, z patyny, stare meble zabytkowe, oczyszczanie ich, które, no można powiedzieć, jest taką dłubaniną. Tutaj za pomocą lasera, gdzie światło laserowe dociera w każdy zakamarek, można takie meble i wszelkie inne powierzchnie również dosyć szybko oczyścić z tych zanieczyszczeń. I co najważniejsze, bez szkody dla materiału bazowego, ponieważ światło lasera nie niszczy, nie uszkadza, nie wżera, tak jak na przykład typowe piaskowanie, nie narusza tej struktury. Czyli na rynku powiatu radomszczańskiego, czy w Radomsku, czy nie wiem, tej części Polski, to jest innowacja, z którą pan wchodzi teraz? Z tego, co się orientowałem, tak. No i teraz trzeba przyznać, że ktoś, kto w obecnej dobie wchodzi w taką nową innowację, to musi być dość człowiekiem odważnym. Ryzykantem. Być może. No, ja bym nie nazwał tego ryzykiem, ale jakimś tam małym krokiem do przodu. No, skoro pan mówi tutaj właśnie o inflacji, o kryzysie, jest to usługa i system, który pozwala innym przedsiębiorcom, firmom zaoszczędzić mnóstwo czasu. No dlatego pan należy do klubu 11:1, bo się wzajemnie uzupełniacie, prawda? Się wzajemnie uzupełniamy. I myślę, że czas jest tutaj jakby zmienną, która jest nie do odrobienia. Jak wszyscy mówią, czas to pieniądz, także to pomaga zaoszczędzić dużo pieniędzy. No dobrze, pomaga zaoszczędzić, ale czy taka usługa sporo pieniędzy nam wyrwie z kieszeni? Przykładowo oczyszczenie, nie wiem, strzelam, bo dokładnie nie orientuję się w tym, bo oczyszczenie elewacji domu. Wszystko zależy od tego, z jakiego materiału jest ta elewacja. Czy to cegła, gdzie najbardziej efektywne jest oczyszczenie i pozostawia naprawdę... Tynk szlachetny, jakiś mineralny? Wszystko można wyczyścić bez szkody dla tego tynku. Można usuwać graffiti i nie trzeba później tych elewacji malować, odnawiać. Graffiti jest usuwane w ten sposób, że zostaje bazowa ściana i już jest ścieżka. Czy pan rozpoczął już tą inwestycję, czy to jest finalizowanie teraz tego przedsięwzięcia? Jest to finalizowanie. W tym tygodniu powinienem odebrać pierwsze takie urządzenie. Natomiast wcześniej tak... Obsługa jest skomplikowana. Ile osób musi obsługiwać? Jedna, dwie? Jedna osoba w zupełności wystarczy. To jest coś w rodzaju takiego kreszera, który... Tak. Można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju kreszera. Technika pracy to jest pistolet, taka głowica, którą się operuje tak jak pistoletem do malowania natryskowego. I w ten sposób też się tym pracuje. Czyli rozumiem, że zamówienia już pan zbiera, po emisji naszej rozmowy już mogą pierwsi zainteresowani się do pana zgłaszać. Pan Jacek jest po raz pierwszy w rozmowie z klubu 11:1, dlatego chciałbym, żeby pan przybliżył, czym pan się zajmuje i dlaczego skorzystał pan z uczestnictwa w klubie.
Przede wszystkim może zacznę od drugiego pytania. Mhm. Dlaczego skorzystałem z uczestnictwa w klubie? Otóż ja kiedyś przeczytałem, że wszyscy przedsiębiorcy konkurują, ale mądrzy przedsiębiorcy współpracują. I myślę, że to jak gdyby to co dzieje się w klubie 11.1, to jest właśnie oddanie jakby istoty tego co przeczytałem. Mhm. I nastawienie się właśnie na współpracę, na to, że wzajemnie się wspieramy, że jakby inspirujemy się nawzajem, sprawia, że możemy być lepsi w tym, co robimy i dzięki temu jakby lepiej funkcjonować. Chociażby jakby w tych trudnych czasach, o których pan wspomniał, inflacja, wojna. No dobrze, bo ja tak wspomniałem, narzekam, ale może wy macie inne zdanie. Czy faktycznie jest tak strasznie źle na rynku, jak mówią przedsiębiorcy w całej Polsce, że w jakiś sposób są wykorzystywani teraz, a ostatnie pieniądze zaoszczędzone muszą wydawać, bo jest droższa energia, droższe są wszystkie opłaty? Jak wy to skomentujecie? Ja myślę, że tak, droższe są wszystkie opłaty i rzeczywiście jak gdyby gdzieś tam podatki i regulacje nadmierne. Mhm. Natomiast jakby, jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, no to musi się skupiać na tym, jak gdyby, co jest w jego zasięgu, w jego zasięgu możliwości i na tym się skupiać, na tym, na czym się znamy, na naszych branżach. A na czym pan się zna i czym się pan zajmuje? Ja się zajmuję dostarczaniem samochodów i ich finansowania. Finansowania zarówno samochodów nowych, jak i używanych. Z tymi nowymi jest trudno. Pewnie wszyscy słyszeli o tym, że są zerwane łańcuchy dostaw, tak, gdzieś tam trudności. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że rzeczywiście tak jest, ponieważ to, co się dzieje, co obserwujemy, tak, w tej dużej polityce, wpływa również na gospodarkę i wpływa na przedsiębiorstwa, które funkcjonują gdzieś właśnie w takim niestabilnym otoczeniu. To jeżeli natomiast, ktoś... Proszę. Natomiast dokończę jeszcze, tak? Dlatego również auta używane, one również są droższe niż przed tym kryzysem. Natomiast one jak gdyby gdzieś szereg osób, szereg przedsiębiorców, bo do przedsiębiorców jest skierowana moja oferta. Gdzieś tam zastanawiając się nad tym, czy nowe, czy używane, coraz częściej gdzieś się decyduje na używane auta i dostarczam też finansowanie, czy w postaci leasingu, czy wynajmu długoterminowego aut, czy pożyczki albo kredytu na zakup. To w takim razie, proszę powiedzieć, co się teraz najbardziej opłaca, chcąc kupić nowy samochód? Wie pan, to zależy od zasobności, tak? To zależy. Od pieniędzy. To zależy od, oczywiście od możliwości jak gdyby danego przedsiębiorcy, od tego, jakie ma środki zgromadzone, co może ewentualnie, jakie alternatywne ma możliwości dla spożytkowania tych środków, tak? Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że w tej sytuacji szalejącej inflacji koszty leasingu są cały czas relatywnie tanie, to znaczy one są niższe niż wysokość inflacji. Co więcej, Czyli jak gdyby patrząc z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma środki na zakup auta i po prostu zastanawia się, czy je wydać na auto, czy je wziąć w leasingu, no to jakby... Leasing? Leasing i tak jak gdyby jest mniej kosztowny niż inflacja, która zżera te środki, tak? Natomiast z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma środków, no to może się to też zastanawiać, czy to jest dobry moment na to, żeby taką umowę długoterminową. A jeżeli podpisać. Ktoś przychodzi do pana i mówi tak, no chcę kupić jakiś na przykład samochód dostawczy, mam określoną sumę pieniędzy. Co mi proponujesz? Kupić samochód nowy czy samochód używany? Zawsze rozmawiamy. Zawsze to jakby zależy od wielu zmiennych. Od tego, jak ten przedsiębiorca będzie użytkował ten samochód, jakie planowane przebiegi w skali rocznej, tak, on określił, tak, i w jaki sposób, tak, czy to będzie jego podstawowe narzędzie pracy, czy to będzie jak gdyby sporadycznie użytkowany samochód, to od wielu czynników zależy, czy nowy, czy używany. No wiadomo, że najlepiej by było nowy, ale nie zawsze jak gdyby to gdzieś tam się spina ekonomicznie, więc dlatego rozmawiamy na ten temat i dobieramy taką ofertę, która będzie odpowiednia, tak, w Rozumiem. Danej sytuacji dla danego A teraz wrócę do tego stwierdzenia, które pan powiedział na początku, że bardzo często przedsiębiorcy między sobą rywalizują, ale mądrzy to współpracują ze sobą. To w takim razie, zestawiając teraz wasze biznesy, co może pan zaoferować panu Wojciechowi, a pan Wojciech, co może zaoferować panu Jackowi, żeby ta współpraca była? Ja na przykład od Jacka mogę poprosić o leasing na zakup następnego urządzenia do czyszczenia laserowego, bo nie są to tanie rzeczy, a
tak jak właśnie mówił, leasing jest takim, myślę, że optymalnym rozwiązaniem do zakupu. To rozumiem, że pan Jacek w drodze wyjątku załatwi tani samochód. Używany, ale dobry. Ale dobry. Oczywiście, czyli, oczywiście, że tak. Czyli Niemiec nie płakał, jak sprzedawał. Tak. Co więcej, w ramach klubu staramy się wzajemnie polecać swoje usługi, bo poznajemy się, nabieramy do siebie zaufania i dzięki temu jakby wiemy, czym członkowie się zajmują. A który z panów jest dłużej w klubie? Czy razem, myślę, tak? Myślę, że razem chyba, tak od początku jesteśmy, tak? Czyli ten klub się rozrasta i możecie teraz ręką na sercu śmiało tu powiedzieć, że warto do tego klubu należeć, no bo są jakieś profity, prawda? To jest zawsze uzupełnianie się, bo to nie mówię o różnych branżach, ale są tam również i prawnicy, i doradcy podatkowi, którzy no, mogą wam pomóc w tej trudnej sytuacji. Tak, no co więcej, teraz nawet mamy spotkanie 21 w metalurgii, taką kolację, na którą są zaproszeni też goście z zewnątrz, przedstawiciele nie tylko małych, średnich firm, ale też firm znanych nie tylko w Radomsku i naszym lokalnym, ale w całej Polsce większych firm, co też wiąże się... Ja się boję, że trzeba będzie nazwę zmienić. No to będzie chyba trudne. Mikro i małych przedsiębiorstw, a się okaże, że jeżeli się potentaci zapukają do was, to ciekawe, jak ta nazwa będzie brzmieć waszego klubu. 11-1 to jest naprawdę duża galaktyka. No właśnie. Panowie, dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Życzę wam sukcesów na tej drodze zawodowej i oczywiście tych wszystkich, którzy jeszcze sceptycznie podchodzą właśnie wśród tych przedsiębiorców małych, czy zapukać do waszych drzwi, to co byście powiedzieli? Pukajcie i przychodźcie? Pukajcie i przychodźcie. Przychodźcie, poznajcie się z nami i sami zobaczycie, że to się po prostu opłaca. To się opłaca. Są, jeszcze przerwę, tylko zweryfikowane firmy, także na pewno skore do współpracy i rzetelne. No bo to wiadomo, jeżeli jeden drugiego poleca, także musi też brać tą odpowiedzialność za tego człowieka, czy tą firmę, którą polecił. Dziękuję wam bardzo za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program W Temacie na portalu Radomsko24. Przypominam, spotykamy się w programie W Temacie w poniedziałek, środę, piątek, godzina 19:45. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Sponsorem rozmowy jest klub 11 i 1.